Premiery, premiery i po premierach. Źródła newsów głównego nurtu praktycznie wyschły. Pora więc znów zabawić się w hipstera i zarzucić wędkę w głębiny internetu w poszukiwaniu świeżych indyków oraz ciekawych modów. Bierzmy się do dzieła. Od 25 października możemy za darmo grać w 5-misjowe demo gry Earth Liberation. Jest to ciekawy nowy RTS, którego przy pierwszym kontakcie wizualnym od razu chciałoby się nazwać StarCraft Indie. Ale gdy zaczniemy grać, zorientujemy się, że mamy do czynienia z nieco innym typem RTS-a. Członkowie studia Porovoz, odpowiedzialnego za tę produkcję, postanowili przyjrzeć się istniejącym tytułom i oczyścić ideę klasycznego RTS-a z tego, co ich zdaniem jest niepotrzebne. Jak skomplikowany base building, ekonomia, uprościć to wszystko do minimum, a skupić się wyłącznie na najbardziej ekscytujących elementach rozgrywki. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że budynki możemy konstruować tylko w wyznaczonych miejscach, coś jak w trybie potyczki w Star Wars Empire at War. Zarówno budowa budynków, jak i produkcja jednostek odbywa się absolutnie natychmiastowo, jeśli tylko jesteśmy przy kasie. Nie ma też żadnej skomplikowanej ekonomii, produkcji zbieraczy, nic z tych rzeczy. Na nasze konto powoli płynie niekończący się strumień pieniędzy, a naszym zadaniem jest tylko dobrze je wykorzystać. Czasami możemy jeszcze znaleźć paczkę z surowcami na mapie, którą wystarczy zebrać jakąś jednostką jak Power Upa. Głównym aspektem, wokół którego ma kręcić się rozgrywka, jest odpowiednie przemyślenie składu produkowanych sił oraz umiejętne dowodzenie nimi bezpośrednio w walce. Strukturalnie gra w Earth Liberation zorganizowana jest jako seria wyzwań opowiadających fabułę gry, czyli historię walki ludzi, ludzkiego ruchu oporu, z reptyliańskimi najeźdźcami z kosmosu. Twórcy planują dodawać kolejne wyzwania po wydaniu gry, jak i wzbogacić swój produkt o tryb kooperacji oraz multiplayer. Darmowe demo Earth Liberation można pobrać ze strony gry na Steamie, a jeśli się Wam spodoba, możecie pomóc im wbicie na rynek, głosując na nich na Steam Greenlight. Chociaż w momencie, gdy oglądacie ten film, może to już nie być potrzebne, czego osobiście gorąco im życzę. All life on Earth was nearly destroyed. Now your allies need you once again. Jeśli przy poprzedniej grze myśleliście sobie, no wszystko pięknie ładnie, ale ja sam chciałbym decydować, gdzie postawić moje budynki, chyba sam wiem jak grać w RTS-a, to spokojnie, zdaje się, że odpowiednia alternatywa jest w drodze. W środku października na YouTubie pojawił się zwiastun gry Reconquest, strategii reklamowanej przez twórców jako Real-Time Strategy Base Building Game, czyli wszystko powinno zostać po staremu. Informacji jest generalnie strasznie mało, ale ze zwiastuna, screenshotów na Steamie oraz tych nielicznych opisów, które znalazłem, wyłania się obraz oldschoolowego, klasycznego RTS-a z wydobywaniem surowców, budową infrastruktury i produkcją jednostek. Akcja Reconquestu ma dziać się na Ziemi zamienionej w dzikie pustkowie przez III wojnę światową. Celem głównym będzie odbicie naszej planety z rąk wszechogarniającego bandytyzmu i przywrócenie na nowo porządku, w którym ludzkość będzie mogła się odrodzić. Oprócz kampanii fabularnej będzie też tryb potyczki z SI. Surowiec ma być jeden, radioaktywny gaz zbierany przez widoczne na materiałach pojazdy, które w sumie przypominają mi trochę zbieracze surowców frakcji UCS z naszego starego polskiego RTS-a RF-2150. Zwała się ta jednostka Termit, o ile mnie pamięć nie myli. I też miała taki pałąk unoszący się ku górze podczas wydobywania. A w ogóle skoro już tak analizujemy te materiały, czy to nie jest czołg Mamut z Command Conquer? Taka dygresja. W grze oprócz pojazdu będzie też dostępna piechota i zdaje się, że będzie występować w zespołach, a nie w pojedynczych jednostkach. I teraz tego nie widać, ale generalnie uśmiecham się za aprobatą, lubię to rozwiązanie. Generalnie zachęcam do obejrzenia teasera tej gry, własnego dociekania, no i posłuchania przemowy, której nie powstydziłby się prezydent Lone Star z Dnia Niepodległości. You must not fear. You must not hesitate. You must be the leader who leads to victory. There had not been a time in recent memory when any had challenged the collective might of the Commonwealth. But as conflict engulfed the world... Hipsterstwo hipsterstwem, ale o jakimś mainstreamie wspomnieć wypada. Paradox w końcu oficjalnie ogłosił, co zawierać będzie najnowszy dodatek do ich drugowojennej strategii Hearts of Iron 4. Together for Victory, bo tak się nazywa ten dodatek, ma przede wszystkim ulepszać rozgrywkę państwami należącymi do wspólnoty narodów, brytyjskimi koloniami i sojusznikami. Nowe eventy oraz dedykowane drzewka celów narodowych otrzymają Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Indie oraz Afryka Południowa. Unikalne zestawy fokusów mają zapewniać wiele nowych możliwości zarówno dla graczy chcących wspierać Wielką Brytanię w jej wysiłkach wojennych,
jak i dla tych, którzy wolą poprowadzić swoje dominia ku niepodległości lub szukać sojuszników w innych stronach świata. Nowy system autonomii ma umożliwić bardziej rozbudowaną kontrolę nad stopniem niepodległości państw, które nam podlegają. Dzięki ulepszonemu systemowi Lend-Lease będziemy mogli poprosić naszych sojuszników o przesłanie takiego rodzaju ekwipunku, którego najbardziej nam brakuje. Enigmatyczna komenda Spearhead Battle Plan ma ułatwiać tworzenie okrążeń i przebijanie się przez wrogie linie. I myślę, że może ona mieć coś wspólnego z nowym rozkazem o nazwie Blitz, o którym Paradox opowiadał kilka tygodni temu na Steamie i na swoim forum. Może nawet jest tym samym. Finałowym featurem ma być opcja dzielenia się technologią. Działa to mniej więcej tak, że jeżeli państwa z grupy państw, z którymi nasz kraj dzieli się technologią, mają już daną technologię opracowaną, my opracowując ją będziemy robić to szybciej, będziemy mogli szybciej dogonić naszych towarzyszy technologicznie z racji tego, że oni dzielą się z nami już posiadanymi informacjami. Nie wiadomo pozostaje tylko, czy będzie to opcja dostępna dla wszystkich, jak wynikałoby z wpisu na forum, czy tylko dla krajów wspólnoty, jak wynika to z listy featureów na stronie Paradox Plaza. Cóż, zobaczymy co czas przyniesie, a na razie możemy co najwyżej obejrzeć nowy zwiastun nastrojowy. Serio, tak to nazwali, Mood Trailer, pierwsze słyszę. A na forum oraz Steamie możecie również obejrzeć dokładny Focus Tree dla Australii, jeśli nie interesują Was niespodzianki. Tymczasem w świecie moddingu. Nową wersję swojego dzieła wypuścił autor CNC Dutch Forces. Modyfikacja ta podpada pod CNC Generals Zero Hour i dodaje do gry nową frakcję, Siły Zbrojne Holandii. Jest ona dostępna w trybie potyczki oraz w okrojonej wersji trybu Generals Challenge. Nowa frakcja jest dość dobrze wyposażona, mamy pełen zestaw budynków produkcyjnych i obronnych, a także kilka ciekawych jednostek, z których chyba najdziwniejszą jest motocykl przeciwlotniczy, a moim zdaniem najfajniejszą Fennec, lekki czterokołowy pojazd istniejący w rzeczywistości jako wóz rozpoznawczy, na którym w grze po wyprodukowaniu go możemy zamontować jeden z trzech rodzajów uzbrojenia, podwójne działko, wyrzutnie rakiet albo radar. Warto też wspomnieć o mechaniku poruszającym się na kładzie, który może szybko przemieszczać się po mapie i naprawiać nasze pojazdy. Przed kilkoma dniami na stronie moda pojawiły się również materiały pokazujące niektóre jednostki Holandii używające broni laserowej. Możemy więc domyślać się, że takie możliwości pojawią się w nadchodzących update'ach. Jeśli macie ochotę przetestować tę nową frakcję, radzę od czasu do czasu zasejwować grę, bo zdarzyło mi się wylecieć do pulpitu podczas rozgrywki. Prace nad Twisted Insurrection 0.6 idą pełną parą. Twórcy tego samodzielnego moda planują premierę nowej wersji na plus minus 19 listopada. Zanim to nastąpi, możemy przyjrzeć się świeżo stworzonym jednostkom sił powietrznych dla nowej frakcji Globotech, której kampania również powoli nadciąga. Te nowe jednostki to Gunship. Serio, nie mam zielonego pojęcia jak przetłumaczyć to na polski, z tego co wiem zawsze są z tym problemy. Tłumaczycie ten Gunship jako na przykład kanonierka, no ale kanonierka to okręt. A na przykład w Mass Effect 3 przetłumaczono to jako śmigłowiec bojowy, mimo że śmigła tam nikt nie widział. Czyli mamy ten cały gunship, ciężko opancerzony i uzbrojony w działka systemu Gatlinga oraz niezwykle szybki myśliwiec soniczny, wyposażony w ciekawe pociski, mogące po trafieniu, oprócz zadania obrażeń, wyłączyć na moment wrogą jednostkę lub budynek. Z innych nowinek ulepszony został wygląd niektórych rodzajów terenu oraz budynków Bractwa Nod, które możecie obejrzeć każdy oddzielnie w bazie danych na oficjalnej stronie Twisted Insurrection. Skoro już jesteśmy przy uniwersum Tiberium, twórcy Tiberian Dawn Redux, moda do Zero Hour, umieścili na Facebooku ciekawy artykuł o czołgu zaprojektowanym w czasach zimnej wojny przez firmę Chrysler. Głównym elementem wyróżniającym ten czołg było zastosowanie czterech gąsienic zamiast dwóch, zamontowanych prawie w identycznym stylu, jak miało to miejsce w ikonicznych konstrukcjach serii Command & Conquer, należącym do GDI czołgu Mammut i radzieckim czołgu Apokalipsa ze świata Red Alerta. Szkoda tylko, że kreślarze Chryslera nie wpadli na zamontowanie podwójnego działa, mielibyśmy komplet. Chociaż... Zostawmy Ziemię oraz jej szaleństwa i zobaczmy co tam słychać w kosmosie. W produkcji znajduje się wersja 2.2 moda Thrones Revenge Imperial Civil War, potężnej modyfikacji do gwiezdnowojennej strategii Empire at War Forces of Corruption. Thrones Revenge opowiada o czasach po wydarzeniach ze starej trylogii i wprowadza do gry masę nowych elementów, frakcji, jednostek, możliwości rozgrywki, włączając w to tryby Galactic Conquest.
Przy okazji pracy nad nową wersją, twórcy udostępnili wiele screenów oraz opis frakcji Greater Maldruid, jednego z odłamów Imperium, które utworzyły się po bitwie nad Endorem. Oprócz dobrze znanych jednostek imperialnych, Greater Maldruid ma też dysponować kilkoma cudeńkami z czasów wojen klonów, takim jak okręt klasy Providence używany przez separatystów oraz republikański ciężki myśliwiec ARC-170. Oba te typy statków możemy pamiętać z filmu Zemsta Sithów. Twórcy Stargate Pegasus Chronicles, innej modyfikacji do Forces of Corruption zmieniającej uniwersum gry na świat Gwiezdnych Wrót, wciąż pracują nad implementacją trybu Galactic Conquest w formie projektu o nazwie Pegasus Prelude. Jak się okazuje, nadchodzący update, który ma pojawić się jeszcze w tym roku, będzie zawierał nie tylko nowy tryb gry, ale też na przykład ulepszony launcher moda, pozwalający na przyporządkowanie danej frakcji dowolnego stylu interfejsu użytkownika. Będzie więc możliwe granie na wybranym, ulubionym interfejsie, niezależnie od strony konfliktu, albo też na przykład zamiana UI dla jednej z nich, jeśli domyślnie akurat nie przypadną do gustu. Update'owi ma też towarzyszyć premiera Wikipedii poświęconej tej modyfikacji. Encyklopedia ta ma umożliwić nowym osobom szybkie zrozumienie, czym jest i co oferuje Stargate Pegasus Chronicles. Ma też zawierać przeglądy dostępnych trybów gry, opisy frakcji, jednostek, planet i bohaterów. Krótko mówiąc, wszystko to, co powinna zawierać dobra fanowska Wikipedia. No i na koniec odcinka, koniec pewnego moda. Ale nie jest to w żadnym razie koniec smutny czy smętny, ale planowany i mający odbić się z wielkim hukiem. Mowa o modzie Star Trek Armada 3 do kosmicznego RTS-a Sins of a Solar Empire. Mod ten jest bardzo bogaty w zawartość i został doceniony do tego stopnia, że w 2014 przyznano mu nagrodę Moda Roku z wyboru graczy. Aktualnie twórcy Armady pracują nad finałowym update'em o kryptonimie The Final Frontier, mającym nadać modowi jego ostateczny, definitywny kształt. W ramach tego pożegnalnego prezentu autorzy chcą harmonijnie połączyć bitewny charakter gry podstawowej oraz starterkowy klimat wielkiej przygody, odkrywania nieznanego. Losowe wydarzenia głęboko zakorzenione w uniwersum seriali, opuszczone stacje i urządzenia czekające na ich odkrycie i uruchomienie, a wszystko to w ogniu wojny pomiędzy dobrze znanymi frakcjami jak Federacja, Romulanie czy Borg. Jeśli chcielibyście wziąć udział w testowaniu The Final Frontier, możecie obejrzeć film instruktażowy, który wyjaśni wam, jak uzyskać dostęp do bety. Jeśli wolicie poczekać na produkt finalny, zachęcam do śledzenia strony Armady 3 na mod.db, gdzie w sekcji obrazów twórcy regularnie serwują nam screeny jednostek i innych elementów gry, wraz z opisami, których nie powstydziłaby się niejedna encyklopedia. Ode mnie na dziś to na tyle. Dzięki za oglądanie. Jak zawsze zachęcam do pisania komentarzy, dzielenia się swoimi opiniami, nadziejami, obawami. A ja się żegnam i do usłyszenia. Do następnego razu.